Cześć wam wszystkim! Jesteśmy tu dla was. A dlaczego jesteśmy tutaj? Ponieważ jest pewne przesłanie do twojego życia. Jest coś, o czym być może nie wiesz, to dlatego tu stoimy, ponieważ coś się wydarzyło, a było to 2019 lat temu, na krzyżu Golgoty. Za każdego z was przyszedł człowiek jako Bóg Jezus i oddał życie. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Śmierć oddała mu klucze, a diabeł dostał kopa w tyłek. To się stało dla ciebie, żebyś żył i nie bujał się ze swoimi skłonnościami, czymkolwiek, swoją chorobą, ułomnościami i niedolą i w ogóle biedactwem. Żebyś nie był nędzarzem, żebyś nie był połamańcem, który się boi jakiejkolwiek choroby. Tam na krzyżu Golgoty Jezus rozprawił się ze śmiercią, rozprawił się z kłamstwem diabelskim, jakie spowijało już ten świat. Diabeł jest niczym. Zrobił to dla ciebie. Tam na krzyżu zmarł i trzeciego dnia zmartwychwstał. Dlatego, żebyś był uczestnikiem w przyszłości nieba. Żebyś był czymś, co dopiero ma wymiar wieczny. Jesteś na ziemi, która ma wymiar doczesny. Wcześniej czy później umrzesz. Nie będzie cię. Ty dyrektorze czy kierowca autobusu, czy przechodniu, dokądkolwiek zmierzasz, to słowo jest dla ciebie. Jezus jest realny. Pokonał diabła, żebyś nie cierpiał. Żebyś nie poszedł do Gehenny. Żebyś miał zwycięstwo w swoim życiu. To się stało, musisz o tym wiedzieć. Dlatego tu jesteśmy i głosimy. Chrystus pokonał śmierć. Jestem dzieckiem Boga od 2000 roku. Nie boję się chorób. Nie boję się diabła. I nie boję się całej tej armii demonów. Mam zbawienie. Zmierzam do nieba. Moja droga jest w niebie. Mój dom wyszykowany jest w niebie. Tu jest doczesność. Tu nie ma wieczności, sam o tym wiesz. Przeminiesz kiedyś, człowieku, i twój czas się skończy. Ale najważniejsze, to Jezus ma dla ciebie coś większego. Chce, żebyś był na wieki razem z Nim. Tam jest rzeczywistość, tu jest mrzonka. Chrystus jest dla ciebie dostępny. Ja nie wiem, czy jutro będziesz słyszał to przesłanie, ale dziś słyszysz. Ja nie wiem, czy jutro dożyjesz. Czy nie zginiesz gdzieś, czy cię rak nie zeżre, albo nie zginiesz w wypadku samochodowym. Jesteś póki co bez Chrystusa, więc szatan ma przewagę nad twoim życiem. Możecie kopnąć w tyłek i świkniesz w kalendarz w każdej chwili, ale ci, którzy przyjdą do Chrystusa, nabierają sił, tak jak ja. Spójrz na mnie. Jestem człowiekiem narodzonym z Bożego Ducha. Duch Święty jest we mnie. Jestem pełen mocy. Jestem pełen prawie Bożego dotknięcia. Jeśli masz chorobę, jeśli cię prześladują jakieś demony, jeśli masz po prostu niepewność w swoim życiu, słyszysz jakieś głosy, to podejdź, moja święta ręka cię dotknie i dotknie cię Jezus. Ponieważ On i ja to jesteśmy prawie jedno. Duch Święty we mnie, nadzieja chwały. Chrystus jest dla ciebie. Ja nie wiem, co cię jutro spotka, człowieku. Ja nie wiem, jak się będziesz jutro bujał. Czy w ogóle się będziesz bujał? Jezus jest dzisiaj. Jutro nie daje na ciebie gwarancji. Jesteśmy tu po to, żeby zwiastować i pokazywać Bożą moc. Nie tylko paplać przez mikrofon, ale mówić o żywym Bogu, jakiego może w życiu jeszcze nie doświadczyłem. Doświadczyłem Boga ponadnaturalnej Jego mocy. Coś takiego jak cuda z Bogiem już nie robią dla mnie jakieś wrażenia, ponieważ jest to codzienność mojego życia. Jeśli coś dociera do twojego życia, jeśli coś cię dotyka, to przyjdź tutaj, nałożymy ręce i będziemy się modlić krótko o twoje życie. To jest ułamek sekundy, żeby zjednać się z Bogiem. Pamiętaj, tam na krzyżu Golgoty zawisł za ciebie, umarł. Tam było ich trzech. Jeden się nie zgodził z nim, ale drugi na krzyżu się zgodził. I w ostatniej sekundzie oddał mu życie i trafił do raju. Pamiętaj, możesz być tym, który odda życie i uwierzy,
a możesz być tym, który nigdy nie uwierzy i go nie spotka. To, co jest dla ciebie, jest w zasięgu ręki, póki chodzisz po tej planecie i oddychasz. Jezus jest dla ciebie, jest żywy. Jestem żywym dowodem Chrystusa, nie religii, nie jakiegoś wisiorka u ciebie w drzwiach albo na twoim lusterku w samochodzie. Jezus jest żywy. To, co mam ci do powiedzenia, to przyjdź. Położymy ręce, jeśli masz problem w swoim życiu, jeśli nie wiesz, co robić. Po to jesteśmy. Dla ciebie się tu bujam z mikrofonem. Nie dla siebie. Jezus jest dzisiaj obecny. Pamiętaj o tym.